Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku będziemy wałować i robić nawozy, no bo nawozu trochę mi brakuje na każdym polu w sumie, praktycznie. Więc, a wały trzeba kupić drugie, bo się nie wyrabiam. Moje wały są za małe. Znaczy, nie tyle co za małe, ale... Znaczy, nie dają rady już, bo jest za dużo pól, a mam za dużo siewników. Tablica oczywiście taka. Standardowa tablica, ok. A standardowo, kup. Oczywiście wały dalbo to samo. 12-metrowe. Wziąłem sobie Valtra do tego, no bo Valtra jest nowa, ma 6 godzin już prawie. Bo Valtra dużo po kontraktach jeździ. Jakby nie było. Dobra. Zakres musi co walca się zmienić, bo coś ma tutaj problem, widzę. Dobra, teraz już poszło. Się bujnęła, ogarnęła. Oczywiście nie mogła ruszyć przez chwilę. I pojadę sobie tutaj. O. Nie wiem ile. Czekaj. Ma. A dobra, to ja musiałbym sobie tylko. A ja poszedłem. Właśnie, poszedłem. A to trzeba by się postawić. Taką fabrykę fajną. Czy fabrykę? No, taki mieszalnik sobie znalazłem. O pojemności chyba miliona. Do TMR za 150 tysięcy trzeba je kupić. Bo moje krowy coś upadły na zdrowiu. Bo mają zero, bo tylko trawę ją karmiłem. Je. Więc myślę, że pod takim kątem. No i o. Możemy pod takim kątem sobie wałować. No, trochę sobie powałujemy. Myślę, że mogę zrobić tak. Może nie 20 na godzinę, ale takie 18. Myślę, że jakbym wałował, to będzie dobrze. Wiadomo, to jest farming, tak. A wałowanie jest dosyć monotonne. Więc takie 12-18 godziny, jakby było, to by było elegancko. Zresztą bolki te sobie jeżdżą 13 i tu narzeka. Dobra, tutaj sobie masa jak ładnie sieje. Ja sobie już tutaj wałuję za nim. Chciałem na to pole, żeby coś tutaj się działo na tym polu. Gdyby nie chciałem jechać na to obok, bo na to obok mógłbym się całe wałować. Ale tam nic się nie działo tak naprawdę. A tu mu zostało parę przejazdów, będzie miał zasiane, więc. Ja nie wiem, jakie pola są do nałożenia. Te pole na pewno nie jest do nałożenia. Na pewno tam, gdzie je wałuję teraz, klasik już do nałożenia, bo widzę. Niedużo pól mam do nałożenia. Myślałem sobie, żeby to zrobić poza odcinkiem, ale Kruk mówił, bo ja mówię, do Kruka się spytałem, co zrobić może na kolejnym odcinku. Ja mówię, że mam dużo pól do wałowania. No to nie wiem, zrób jakiś nawóz i może wałowanie. I dlatego też ten odcinek powstał dodatkowy. Więc w kolejnym odcinku już będziemy chyba golić słonecznik na to? Słonecznik na olejarni. Właśnie, olejarni trzeba jeszcze postawić. Żeby już się robił olej słonecznikowy i rzepakowy. Wiadomo, że z tego będzie kasa, a jak będzie kasa, no to wiadomo. Hojbeler musi się rozwijać, żeby go dokończyć. Może uda mi się do końca roku go nagrać, ale to ja nie wiem, to ja bym chciał chyba grać dosyć często na nim. A na razie to mi się to nie udaje. No bo w ogóle są inne serie do tego. No bo jest tak, Kruka za płotem musimy ogarniać. Ogólnie duże serie mam do ogarniania. Fezruna chcę ogarnąć. Do Marsa chociaż. Bo mam już dzisiaj 30 stycznia, więc został jeszcze jeden dzień stycznia i koniec. No tutaj najprawdopodobniej po żniwach będzie przedłużona. Będzie przedłużony ten płat zieleni i będzie tutaj. No i będzie tutaj stała olejarnia. Może na jakimś innym miejscu sobie znajdę olejarnię. Nie, pomyślę.
No tak trochę przydałoby się sami się mojej armii. O, ale coś przydusiło trochę tą mantrę. Za wysoki bieg miała. No dobra, po płaskim jedzie 13, więc to wytarcie. No coś tutaj będzie było wyznane. 12 metrów. Mówiłem, nie będę się tu pchał, więc jadę stąd na dół. Tam sobie od tamtej strony wydawało, bo... No, zostały na moje oko... No, 3 przejazdy zostały. Więc jak nawet z tymi wołami nie mam szans dogonić. Właśnie 13 będzie za słaby do wałów? Nie do wałów, tylko do tego, do kultywatora? No nie. Nawet nie wiem, ma to na konie, ale ma chyba 280, to na maksa mogę skończyć. A ten kulter wymaga chyba nawet 280. Mam dwa fajne kontrakty za ponad 5000 do kultywatorowania. I to są pola numer 48 i 25. No. Tak, dobrze. Muszę świecić numer, więc to są te numery. No, a tutaj nie pozbierałem tych kamieni, no bo zapomniałem. A poza tym to nie było uprawy żadnej, tylko od razu był siebie i puszczały. Mam maszynę do kamieni, więc później się to pozbiera kiedyś. Jak nie zapomnę. Ale wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze, tak, niż kamienie. Trzeba dusić tego choćby Lerona do przodu, no bo... Ogólnie każdą serię muszę przydusić, żeby to szybciej szło, bo to wolno idzie. A jak już mam dwie pary wałów, to już jest fajnie. Bo wtedy mogę sobie... Bo ja mam trzy siewniki, gdzie ten duży siewnik robi robotę. 15-metrowy. Widzicie w poprzednim odcinku, jak szybko siałem pola, więc... Więc on robi robotę. A że ja najprawdopodobniej zawsze... Ja pierw mam skoszone wszystko, potem dopiero radę siać. Więc... Tak to już jest. On robi robotę bardzo dobrą. No, tego siewnika będę puścił na pewno na 30, na 36, bo jest duże pole. No, na 31. Takie większe pola, tak? A takie 35. A tutaj na te, tutaj moje, to szóstkę i ósemkę mam przecież te dwa siewniki. No to ja będę puścił też. Żeby robotka szła. Ale tą szóstkę za niedługo chyba podmienię sobie na 12. Więc... Więc najmniejszym siewnikiem będzie 8. No, 8 to też nie jest jakiś mały siewnik, nie wiem, gdzie to po prostu na standardy tej gospodarki będą małe. Jajek mam bardzo dużo. Jajek mam bardzo dużo, a jajka są za ile? Ale jajek chyba dzisiaj nie ma. Jajca. 3000. W listopadzie. Dobra, na sklepie na promocjach nie ma nic ciekawego. Pokazywałem w poprzednim odcinku. Talerzówka LP-go mała. I header do kukurydzy, do żądira i jakiś tam opryskiwacz do gumowym. Mała Waltra T. Bardzo fajna. Sobie robotkę robi. No to ma chyba... No, jeszcze jeden przejazd ma koniec. A, czyli ja praktycznie go dogoniłem. A po maksa to ile on mogę z tym wałem wyciągnąć? Ile bardzo dwa radę? To jest tylko test, jakby, żeby nie było. Ile ona na maksa by z tym wałem poszła? 23? 24? Chyba więcej niż 24 nie pójdzie. Nie no, zmniejszę jej na tą 18, jak było. 24 trochę za szybko. A takie 18 to jest takie, taka fajna prędkość. No i ja się zdążę pewnie to obok zwałowej pole. Bo to obok, nie pamiętam czy wymaga nawozy czy nie, ale na pewno. To zaraz się dowiem, jak tam przejadowała mi jeden raz. Się dowiem. Tu będę stawiał dużą oborę. Na 200... Nawet nie wiem ile na makrów. A i tak jej nie dodałem, to nie wiem, to prasy.
No to dobra, nie ważne. Później sobie po odcinku będzie ważne. Ma 200 chyba krów, mam oborę. Tutaj obok do postawienia i ten mieszalnik TMR by się przydał postawić gdzieś. No ale to wiadomo. Czasu i kasy. Czy może bardziej kasy niż czasu. Bo czasu to ja mam. No na pewno po zimę chciałbym ją postawić. Żeby fajnie zaszło. No i tą małą zagrodę chyba wysadzić będę musiał. Żeby mieć trochę więcej miejsca na maszyny. Bo tam trochę ciasno się robi. Na tej gospodarce trochę ciasno się już robi, jeżeli coś. Albo może wynieść się z tą gospodarką z tego pola na 34, na przykład cały teren zająć sobie tam. Jakieś fajne rozmiejscowienie budynków, nie wiem. Nie wiem. No bo teraz jest coraz ciężej się, szczerze mówiąc, zmieścić na gospodarstwo, które mam. No dobra, dojrzę do końca i kończę robotę. Ten zara masy będzie... A już jest wolny. Więc ja sobie dojadę do końca tylko. Dojadę sobie do końca i... sobie przejmę tego Maseja i wyślę go na kultywatorowanie. Chyba na 25 go wyślę, bo to jest dalej. Niech on sobie tam... Oj, zapis. Niech on sobie tam już wałuje powoli. Więc tak to sobie będzie lecieć. Cyk. 12 godziny. Fajna robota to wałowanie, szczerze mówiąc. 12 minut odcinka. Chciałbym te pole zawałować, puścić na tym drugim wały i nawozić tak. A tutaj pod tą górę już leży trochę łatra stęka. Dobra. Usunąć kurs. Siewni. A na razie tutaj na razie go zostawię. Ja jak mam bardzo dużo z tego co widać, więc... dwa kursy z jajami na pewno będzie trzeba zrobić. Moje auto lodziki. No i dobra. Co ja kliku? Już przyzwyczajenie F11 chciałem kliknąć. Tylko wjadę nim na asfalt. Bo on tutaj lubi się... cosplay, znaczy cosplay, pracownik... przyblokować, jak nie ma go na asfalcie. Ja wolę zawsze na asfalt sobie stanąć i wtedy mam... Patrz, no znowu byłem F11 jakiego, nie? Oj, to przyzwyczajenie, że poza odcinkiem może się teleportować. Właściwie to nie ma jak na to 25 dojechać. No, no może jakoś ogarnię. Nie wiem, jak to ogarnię dojazd na to pole. Tak naprawdę to nie ma żadnego przejazdu na to pole. Ani drogi, ani nic. Takie od ludzi. Więc... kupić będę musiał te pole, żeby mieć wiadomo, wszystkie pola na mapie. Bo inaczej serii nie można skończyć. Ale dla mnie tamto pole to chyba szybciej 26 kupić niż 25. Przecież właśnie porównam sobie cenowo, jak to wygląda. O, panie, 900, a tutaj... Tak naprawdę to pole numer 26 jest tańsze, znaczy jest droższe tylko o 170 tysięcy. Kurde, panie. 170 tysięcy to nie jest dużo. A właśnie jak w tym roku wyglądają moje plony... A, te ziemniaki, dobra. A ziemniaki kiedy znaczyły? W grudniu. To też fajny odcinek. Rzepaku 130 tysięcy litrów w listopadzie. A przyjęcie tak dla kur. Pomocnik został wszyscy zablokowany. To przez co? A nie, jedzie dalej. Nie wiem. Już mi dużo nie zostało do wałowania, tylko teraz się z góra zaczyna. Jeszcze zaczyna już górka na tym mapie, więc... to jest ciekawe.
No to ciekawie, jak on tam dojedzie na te pole. Pewnie tędy jakoś, tutaj przez ten przejazd przejedzie, a jak nie, to gdzieś tu przez tory przeskoczy. Bo innego wyjścia nie ma. Dobra, ten tam z wołami też ma dwa przejazdy i będę mógł go puścić na to duże pole numer... Albo na 34 go puszczę, na to małe. Niech się pomęczy trochę. No i na pewno tu przyjadę z rozsiewaczem na początku, a potem chyba tutaj, bo 36 na pewno jest do nałożenia. 35 na pewno też jest do nawiezienia. 35 będę mógł, ale chyba będę mógł, bo tam było zwałowane, więc powinno się dać nawieźć. Nie powinno być problemu. No dobra, to najdłuższy przejazd jest zrobiony już. Teraz tylko będą krótsze. O! Dobra. No tak jak myślałem, że on przez przejazd będzie próbował jechać. To też tak nie bardzo jedzie. Co pewnie zawiesi na szlabanach. No a jak? Tak nawet też się zablokowało. Mógł też jechać pociąg w tym momencie, bo widać było, że pociąg był tutaj, w tym miejscu. Więc mogło tak być. Dobra, elegante. Do wałowania zapraszam wszystkich. Dobra, 3 minuty, żeby to zwałować, 3 minuty. Chyba da radę. Nie wiem, ile faktycznie tego nawozu mam do roboty. Myślę, że na 10 minut będzie na pewno. Valtra T255 wersji. Valtra oczywiście nowa była kupiona, więc... Dobra, ten ostatni przejazd zaczyna robić. A ten coś tam świruje. Nie wiem, co on tam świruje. Anuluj pracę i stój tam. To jest szok. Bo on próbuje tak jakby na tory wrócić? Nie wiem. Nie, zrobię mu tu szybki przejazd. Szybki przejazd. No to jest to, że nie ma tam żadnego przejazdu na tamto pole i to tak jest. Mi się pewnie uda tutaj jakoś te pole tak połączyć. Zaraz zobaczę ten teren, jak to wygląda. O, myślę, że dałoby radę tutaj wyciąć te drzewa i tu to przeorać. A, bo to wszystko do kupienia. Myślę, że jakbym to wysadził te drzewa, to bym taki fajny przesmyk tutaj mógł zrobić. Głoskanie terenu by było, no ale wiadomo. Wszystko się da. Opuszczone? Opuszczone, dobra. No i to będzie kultywatorowo te pole. Fajny teren na tym polu jest taki... no fajny, no góra do mnie. Otwórz dwa... Może być i obrót w sumie. Przecież wolałbym na gładko u tego. Jak szybciej by to robił, ale... 30 minut będzie to robił, więc... No spokojnie. Dobra, już, bo ty się gorączkujesz tutaj. Niech sam sobie zostaje odpalony. Wzrost zbioru... 95%, więc... To jest na maksa nawiezienie. Ale tu na pewno nie ma nawiezienia. Nawet 0%. Tu jest 50. Tu jest 100%. Też jest chyba 100%. Tak. I tu jest 50. Dobra. W sumie, żeby nie tracić czasu, żeby on jak najwięcej zwałował. No 36 opuszcza, to 34 ciekawi sam zwałuje.
To tak kiedyś to płaci głowie, walczą. Mysz wytepnę pole i raz dla być zwołowany. A żeby na odcinku nie tracił czasu, więc to jak najwięcej, żebym to zwołował tego pola. Spuśćcie go na 36. 36 będę nałożył, więc... Ciekawie, ciekawie. Dobra, idę chyba na Facebooku na sobie nagrać, bo... Błysko, dwójkę fajnie się nagrywa, ale to jednak Facebook mi w życie, żeby go dokończyć szybko. Ale dobrze, jak mam czas, no to wolałbym Facebooku nagrywać. Bo błysko, dwójkę to jest raz w tygodniu, więc to tam nie wiem. Witaj, jak jest. Stwórz pracę. Co te prace polowe? Pozycja na polu, tutaj mam. Otwórz generator, ogród, dobra. To tak należy. Dobra. Będę radę wyciągnąć tym wałem i tyle jedzie. Nie 240. To punkt pierwszy miał być, a nie 240. Dobra, punkt trzeci miał być. Ogień. Będę wałować szybko ten kawałek, no bo tu już niedużo zostało. Dosłownie... Dosłownie takie uczciwe... 5 przejazdów. To, że teraz coraz krócej się robi, więc też dużo lepiej się wałuje, no bo krócej co przejazd będzie coraz krótsze, więc... Może trochę więcej kręcenia będzie teraz, ale... Ale wiadomo jak jest. Znaczy tą końcówkę najlepiej się robi. Ten już ma 10% przejechany. Dobra, ten sobie tam wałuje na spokojnie. Ile zwałuje, tyle zwałuje. Walca tu obok będzie sobie wałowała. Za chwilę mu kurs ustawię. 22 minuta. Kurwa, no miałem 2 minuty temu sobie kończyć wałować. Ale widzicie, mówi się tak, że musiałem tego przestawić. Więc tak to wyszło. Tu dowałować trzeba to. No teraz praktycznie cały przejazd na pustą przejechać. Wszystko chciał ze skosa wałować. No to chciałem zawsze coś innego trochę puścić z wałem. Już na proste, bo na proste tak mi się znudziła robota na tym polu. Ale teraz przejadę sobie prosto po to, aby sobie zrobić tutaj taki przejazd. Czy GPS-a włączyć? Nie, no bez GPS-ka przejadę tam przejadę, no to nie wiem. Tak jest równo 180. Teraz jadę 182 stopni. Mam odchylenie tak pół stopnia, więc tam nie jest dużo. A wiadomo, że na końcu to i tak wyjdzie równo. Więc nie ma problemu. Dobra, nawrotka. Czemu można i tak naokoło to bało właśnie? Gasek płaski ma jechać ze skosa, już tak raz. Ale z mule nie uwagi dostała. No to sobie tak przy nakręcaniu trochę to jest mule nie dostanie ta walcza. Ale dobra. To nie o tym dzisiaj. Dobra, jedziemy na łodzi, bo mam 2 pole do nawiedzenia chyba. 3 w sumie. Raz, dwa, trzy. I właśnie, no, 3 pola, bo tego nie będę chyba na łodzi. Bo nie wiem, czy ja mam w ogóle nic nie włączone, czy nie. Powinno być. Ustawienia gry. Jeszcze nie planów włączone. Zostawię sobie ten słonecznik, nie będę go na łodzi. Teraz. Po odcinku sobie pewnie wyłączę jak nieco, nie żeby go narósł. No to... Szczegół. Dobra. Grzejemy ostatnie 2 przejazdy krótkie. Będzie zwałowany. Będzie lub z torpeda. Będzie zwałowany i wały będę mu przestawić na pole obok. Jakbym wał przestawiony na pole, bo teraz pojadę nałożyć sobie te raz, dwa, trzy pola.
to zrobię tak. Pojadę tak i wtedy na prostu sobie to zrobię i będzie luks. No i tak sobie to leci, ten kolejny 20... Nie, 36 odcinek, sorry. Dwadzieścia 5 minut, no zanim ja to nawiążę, to akurat będzie te 35 minut, więc na spokojnie. Przewodnim tematem tego odcinka było wałowanie. Wyrzucenie nawozu. Więc dobra, już nie będę nazwał nic o tym wałowaniu. Bo to nie jest jakaś wybitna robota. Ogólnie wałować się fajnie wałuje, ale... W jakimś czasie staje się to trochę uciążliwe. Znaczy może nie tyle co uciążliwe, ale nudne. Mamy 12-2, żebym tam miał zakładkę małą. Dobra, poszli. Ale walka ma strasznie ciężko. Czemu brak pieniędzy? Aha! Oczywiście. Obsługa maszyn wyskoczyła. Czyżby jakby miał coś podrzucać? I może powiedz mi, że jeszcze tym zwołami też stanął. Tak, stanął, bo pieniędzy się skończyły. I haki gówno. Dobra. Nie ważne, że nie będę sam tutaj. Ale ważne, że tutaj mam zwołowane. A i tak jak było przesiane, tak zwołowane. Też jest stanu. No dobra. Jadę to nawozić szybko. Oczywiście na 42 metry, no bo robota musi odchodzić, tak. Tu na 36 pojadę sobie pierw z nawozem. Bo tutaj jest równa miedza, a później te 35 sobie zrobię. Jeśli się będzie dało w ogóle te 35 zrobić. Nie, nie da się. Musi tu pierwsza faza wyskoczyć. To było wiadomo, że za blisko stanąłem, no bo tu wiadomo, że 12 metrów, no to... Praktycznie drugie tyle powinienem stanąć. No dobra, 18 na godzinę i sobie nawozimy to. Nie będę zwiększał prędkości nawożenia. No bo nie. Fajnie to będzie wyglądać, jak sobie rzucać tutaj nawóz. No to zaraz będzie mało za moimi kołami, więc... Generalnie jakbym rzucił tutaj przed sianiem jedną dawkę nawozu, to by dużo lepiej to było. No teraz bym tylko sobie dorzucił tą drugą dawkę po siebie i już bym miał zaliczone nawożenie, a tak to może jeszcze... Muszę czekać na tą daweczkę drugą. Tutaj na środku pola pokazywało, że jest 0% nawożenia. Zresztą nawet tutaj widać po bałach, tutaj gdzie przejechałem, że jest 0% nawożenia. Więc no ciekawe, ciekawe. Nawozimy sobie to. Nie wiem ile uda mi się nawieźć. Ile się uda, tyle się uda. Reszta się wiadomo poza odcinkiem nawiezie. A poza odcinkiem trochę sobie będę musiał posiedzieć. Żeby to dowołować. Czy poza odcinkiem to chyba tylko przewijanie będę mnie czekać. Będę musiał sobie znaleźć miejsce na ten wielki mikser do mieszania, żeby go postawić. Bo tu nie ma jajni. Nie ma to tamto, trzeba go postawić, no bo... Jak się go nie postawi, no to przez paszowozę nie będę mieszał tego, no bo tu za dużo próg będzie. A tak to będzie wygodne, żeby sobie podjechać, wrzucić do mikserka i tyle, tak. A ja mam jakąś pszenicę w ogóle zasianą w tym sezonie? Czy jak ja mam to w ogóle posiane? Co ja mam w ogóle posiane? Ja mam tutaj dwa pola pszenicy, więc te dwa pola pszenicy będą na słomę i korzony. Będą miały być sprasowane. Na wiosnę by się przydała jakaś kukurydza na kiszonkę. Więc tutaj za słoneczki trzeba będzie kukurydzę zasiać. Po słoneczniku kukurydzę trzeba będzie siać na wiosnę. No po to, aby zrobić kiszonkę.
No wiadomo, że karmę będą się ukrywać tą paszę mineralną do tego miksera, bo wymaga tego. Oczywiście wiem, że się da zrobić TMR bez tego, bez tej dodatku do tego do paszy, czy jak to się to nazywa. No i bez słomy też się da, no ale. Ale w tym mikserku akurat się nie da. Może to nawet dobrze się nie da. Ekrowy chyba sobie sprzedam od razu, zaraz i. I tam będę miał parking dla maszyn. No bo ja już naprawdę nie mam gdzie się mieścić z tymi ciągnikami. Tym wszystkim. Tyle sprzętu mam, że nie ma miejsca po prostu. No i tak to może zobaczyć, że jest pierwsze nałożenie. Tu będzie drugie. Dobra, walterka tam już pół pola sobie zrobiła. Więc fajnie, fajnie. Tutaj klacik, jak zrobi drugie kółko, to też mu będzie szło fajnie. I po tych długich będzie jechał. A po długich zawsze fajnie idzie. Po długich paskach zawsze zarobiście idzie robota. Objadę chyba sobie dookoła. Objadę sobie dookoła. Bo mógłbym to zakręcić już. Ale objadę sobie chociaż raz dookoła. Żeby nie było. Elegancja Francja. Oboje jest to francuska mapa, więc. Nawet. Bo tu z tymi wałami będziesz jechał tyle samo co ja, zatrzymacie. Dobra, tam. Że narożnik jest nienawidziony, jest wyrąbany to. Tu właśnie chyba trochę wolniej będzie z tymi wałami jechał jednak. Bo nie ze 16 na godzinę, a ja do 18. Gdzieś tutaj chyba płynie może być. Żeby nie tracić tego nawozu. Dobra, bo ja mu zaraz wał wjadę. Dobra, ten sobie ładnie wałuje. A jednak łasior nie daje rady, bo jest za mały. Czy nie za mały, tylko po prostu ciężej ma trochę ten klas niż Waltra, bo Waltra wiadomo ma więcej koni, więc ma dużo łatwiej ten wały pociągnąć. No ale kąsa je rany. A tu już kilku się skończyło, więc już podniósł wały. Są teraz całe pole na pustę. Żeby tam od tamtego narożnika sobie zacząć. Ciekawe, ciekawe. No i tak to wygląda. Nawozy, nawozy, nawozy. 35 nie da się nawet, więc nie będę go nawoził. Dobra. Tutaj dwa długie przejazdy i ten klin zostanie. Tak na to wygląda. To dwa długie przejazdy. A, dwa długie i klin. Więc ten klin pierwszy sobie rozrzucę nawozem i potem tym długim przejazdem wrócę do asfaltu i przejadę na 29. I wtedy na 29 zakończę odcinek. No, bo będzie trochę nawozu, trochę wapnowania, trochę wałowania, w sumie trochę wałowania więcej było niż nawozu, ale wiadomo. Gdzie to jak jest? Dobra, ten też sobie już tam paskami jeździ, więc zaraz te długie paski mi się skończą. Za trzy przejazdy, więc. Więc już będzie mu to dużo lepiej szło. Czy teraz się za kółkę będę kupował? Na pewno, no bo ten jest trochę. Znaczy. Szerokość ma taką samą, tylko że tu głównie pojemność robi robotę. Jak się trafi na promocji, to czemu nie? Na 3 sobie puszczę czas. Bo będzie 9, więc może jakaś pomoc skoczy. Też wątpię, czy by skoczyła, ale. No tak jak myślałem. Czy nic wyskoczy. O, to jednak myślałem, że to trochę mniejszy ten klik. Z daleka to nikt nie wie, czy się udało. Ten tam ma pół pola zrobione, tak jak mówiłem, więc. Szczerze mówiąc, to z daleka wyglądało dużo inaczej ten klik. Dużo mniejszy klin się wydawał, ale jednak większy się zrobił. Masy sobie daje radę z kultywatorkiem 15 na godzinę. Pole do popisu i blokowane osiągnięcie. Ja też nie wiem. A! Okej. Okay.
Pewnie za nalezienie 100 hektarów to 8 będzie było. Tak? Opryskane hektary, ta 100 hektarów. No czyli kolejne osiągnięcie zaliczone. 36. Więc spoko. Nie ma problemu. Nie ma tu tamto. Jeszcze tylko muszę odblokować sobie 80 za siebie, za 100 hektarów siebie. A tutaj mam obsiane hektary 81, więc 19 hektarów mi brakuje. Myślę, że na Beleronie sobie zrobię to osiągnięcie. Na zbieranie 100 hektarów też mam zrobione, więc... Na jakiejś polskiej serii chyba będę sobie robił belki nieowijane, więc tam sobie odblokuję to osiągnięcie. Co jest B? To trzeba zrobić okrągłe belki. Trawy po prostu, tak? Zwykłe trawy, więc... Nie powinno być to jakieś trudne osiągnięcie. Czy na polskiej serii? No, na jakiejś innej serii sobie zrobię to. Na kruku... Może na kruku? Nie, na kruku nie. Na kruku nie, a... Na kruku też nie. Łasz. Kiedyś jakaś nowa seria będzie, to... Tam myślę, że będę robił. Dobra. Cyk, 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 cyk. A, tu też było tym ciemnikiem siane, więc tu też nie mogę nałożyć. A ja muszę na gospę wrócić, bo... żeby słonecznik nawieźć. No tutaj tego nie nawiozę. Dobra, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie kanał, podajcie koniec filmu, trzymajcie się ciepłutko, cześć! Już tak w locie się pożegnam. 33, 37 minuta i pół, więc na razie, pa pa.